Marzenie bujanego konika. Popatrz, oto domek za płotem, taki zwyczajny, a jednak niezwykły. Jeśli zajrzysz do pokoju dzieci, znajdziesz w nim zgraną paczkę przyjaciół zabawek, które przeżywają niesamowite przygody. Jesteśmy pluszaki! Pozdrawiaki! Mam na imię Paulinka i lubię poznawać świat. Ja jestem Bodzio. Uwielbiam podróże. Tu Marta. Jestem artystką. A ja jestem Antoni. Bardzo mądry krokodyl. Wow, wow, Kajtek. A teraz bawmy się. Witaj w naszej grze. Bardzo chcemy cię poznać. Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij na mnie. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, kliknij na ikonkę ciasteczka po lewej stronie. Jeśli bawiłeś się już z nami, kliknij na ikonkę tortu po stronie prawej. Jestem tu pierwszy raz. Aby wpisać się na listę graczy, wybierz dla siebie symbol. Będzie on umieszczony przy twoim imieniu. Kliknij na wybrany przez ciebie obrazek, a następnie na ikonkę rączki po prawej stronie ekranu. Jeśli chcesz wrócić do poprzedniego ekranu, kliknij na ikonkę rączki po lewej stronie. Dalej. Oto twój symbol. Zaproponowaliśmy imię, które do niego pasuje. Klikając na gąbkę, możesz je jednak wymazać. Jeśli chcesz wpisać swoje imię, klikaj na literki z dolnej części tablicy. Gdy popełnisz błąd, możesz go poprawić, klikając myszką na literki z kratek. Kiedy już wpiszesz swoje imię, kliknij na ikonkę rączki po prawej stronie ekranu. Jeśli chcesz wrócić do poprzedniego ekranu, kliknij na ikonkę rączki po lewej stronie. Dalej. Oto nasz czerwony kuferek. W kuferku po lewej stronie widzisz symbol aktualnego odcinka Przygód Pluszaków Rozrabiaków. Gdy zainstalujesz kolejne programy serii, pojawią się następne obrazki oznaczające poszczególne odcinki gry. Obok symbolu danego odcinka programu będziesz mógł sprawdzić swoje postępy w grze. Każda ukończona minigra będzie oznaczana specjalnym obrazkiem. Gdy w kuferku pojawią się wszystkie ikonki z trzech kolejnych programów z serii Pluszaki Rozrabiaki, czeka na ciebie niespodzianka! Dodatkowa ekstra gra! A dostęp do następnej nagrody, dodatkowej gry, otrzymasz po przejściu kolejnych trzech odcinków. Kliknij na rączkę po prawej stronie, by przejść do gry. Dalej. Ach, jaki piękny dzień! Słonko świeci, dzieci pobiegły do sąsiadów. Zupełny spokój. Ojej, słyszycie? Ktoś chyba płacze. Ojej, koniku, co się stało? Czemu tak rozpaczasz? Bo mi tak smutno. Kiedyś w nocy przejeżdżał tędy wędrowny cyrk. Pobiegłem za cyrkowymi wozami, żeby się im przyjrzeć. Mówię wam, to było wspaniałe. Trafiłem na przedstawienie, czego tam nie było. Linoskoczkowie, klauni, różne zwierzęta. Chciałem wybiec na scenę do publiczności, w światło. Ale wtedy nagle okazało się, że nie mogę tego zrobić, bo krępują mnie moje płozy. I wtedy się obudziłem. To był tylko sen. Ojej! Od tamtej pory marzę o tym, żeby wystąpić w cyrku, żeby mój sen się spełnił. Ale nic z tego, żadne cyrkowe wozy tędy nie przejeżdżają. Codziennie tylko te same samochody. Koniku, nie martw się. Są inne sposoby niż tylko czekać. No pewnie! Można użyć wyobraźni. To tak, jakby śnić.
Tylko można się zbudzić wtedy, kiedy się chce. Naprawdę? Naprawdę! Pomożemy ci! Pomożemy! Au, au. Głowy na podkowy. Ta gra ma dwa poziomy trudności. Możesz wybrać zadanie łatwiejsze albo zmierzyć się z trochę trudniejszym. Gra łatwiejsza. Konik poprosił nas, żebyśmy odnaleźli złote podkowy, które dziadek podarował kiedyś dzieciom. Wierzy, że przyniosą mu szczęście. Leżą gdzieś zagubione wśród przedmiotów na podwórku. Konik podpowie ci, gdzie należy szukać. Klikaj na przedmioty, o których mówi. Jeśli znajdziesz pod spodem podkowę, złap ją. Uważaj, żeby klikać tylko na właściwe przedmioty. Klikając na zielone strzałki, możesz przechodzić między ekranami. Do dzieła! Jeśli będziesz potrzebować pomocy w grze, kliknij na mnie. Przedmiot, za którym znajduje się podkowa, zaczyna się na literkę O. Pudełko, kamienie, studzienka. Blacha dachowa. Wrotka, okienko, okno, okno. Super! Okno, okienko. O to chodzi! Następny ekran, okno piwniczne. Właściwy wybór! Brawo! Znalazłeś podkowę! Przedmiot, za którym znajduje się podkowa, zaczyna się na literkę S. Studzienka, pudełko, kamienie, samochodzik, konewka, wąż ogrodowy, łopata, deski, deskorolka, wrotka, klocki, kalosz, rakieta, buda, latawiec, okienko, następny ekran, wiaderko, rakieta do tenisa, kapelusz, piłka do nogi, studzienka, rolka, statek, kaczka, walizka, domek dla lalek, butelka, do skarbonka, radio, płachta materiał. Przedmiot, za którym znajduje się podkowa, zaczyna się na literkę S. Okno, okno. Poprzedni ekran, samochodzik. Doskonale. Brawo, znalazłeś podkowę. Przedmiot, za którym znajduje się podkowa, zaczyna się na literkę P. Piłka gumowa. To nie takie trudne. Następny ekran. Piłka do nogi. O to chodzi. Pokarmnik, okno piwniczne, butelka, skarbonka, statek, wiaderko, rakieta do tenisa,
kapelusz, opłachta materiału. Wspaniale! Okno, rolka. Domek poprzedni ekran. Łopa. Pudełko. Dobra robota! Brawo! Znalazłeś podkowę! Przedmiot, za którym znajduje się podkowa, zaczyna się na literkę K. Konewka. Dobra robota! Wrotkalosz. Super! Rakieta, klocki. Doskonale! Wrotka, pudełka, kamienie. Udało się! Następny ekran. Kaczka. Fantastycznie! Brawo! Znalazłeś podkowę! Brawo! Odnalazłeś 4 złote podkowy! Przyniosą konikowi szczęście i płozy na nogach już nie będą mu przeszkadzać w krainie wyobraźni. Aby zagrać jeszcze raz, kliknij na ikonkę strzałeczki. Jeśli chcesz wrócić do krainy, kliknij na ikonkę drogowskazu. Wróć do krainy. Warzywni klauni. Zanim ruszymy z konikiem do cyrku, zróbmy dzieciom niespodziankę. Mama zostawiła na kocu mnóstwo pysznych produktów, żeby dzieci mogły zjeść coś, kiedy zgłodnieją. Ułóżmy z produktów podobizny cyrkowych klaunów. Dzieciom na pewno to się bardzo spodoba. Na talerzu widzisz kontur twarzy klauna. Musisz obracać produkty leżące na kocu, klikając na nie myszką w momencie, gdy kursor zmieni się w ruchomą strzałkę, a następnie przeciągać rączką na talerz. Do roboty! Jeśli będziesz potrzebować pomocy w grze, kliknij na mnie. Wspaniale! Świetnie! Fantastycznie! I tak być powinno. Dobra robota. Dobra robota! I tak być powinno. Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Brawo! Pora na kolejnego klauna. Doskonale! Tak ma być! Udało się! Brawo! Brawo! Świetnie ci idzie. Źle, próbuj dalej. Tak ma być. Brawo! Pora na kolejnego klauna. Tak ma być. Właściwy wybór. Tak ma być. To nie takie trudne. Właściwy wybór. Świetnie.
Brawo! To nie takie trudne. O to chodzi. Brawo! Pora na kolejnego klauna. Właściwy wybór. To nie takie trudne. Wspaniale. Bardzo dobrze. O to chodzi. Świetnie ci idzie. Brawo, pora na kolejnego klauna. I tak być powinno. Doskonale. Udało się. Tak ma być. Właściwy wybór. Świetnie. I tak być powinno. Brawo, pora na kolejnego klauna. Och tak! Bardzo dobrze. To nie takie trudne. O to chodzi. Brawo! O to chodzi. Och tak! Och tak! Brawo! Niespodzianka gotowa. Zostało jeszcze trochę produktów. Możesz spróbować ułożyć z nich własnego klauna. Jeśli spodoba ci się to, jak wygląda, możesz go wydrukować, klikając na ikonkę drukarki. Jeśli chciałbyś spróbować układać z innych produktów, kliknij na ikonkę gąbeczki. Gąbka. Wróć do krainy. Nie brykaj, koniku. Podkowy znalezione. Możemy ruszać. Koniku, posłuchaj uważnie. Teraz musimy wszyscy zamknąć mocno oczy i wyobrazić sobie piękny, cyrkowy namiot. Staraj się bujać na swoich płozach tak, jakbyś chciał bardzo szybko biec i przeniesiemy się w ten sposób w krainę wyobraźni. Wszyscy gotowi? To pędźmy!
Już! Czuję świeży wiatr na twarzy. Jesteśmy blisko cyrku. Prrr, koniku! Zwalnij! Koniku, stój! Marto, ratuj! Ojej! Rozbrykany konik wciąż gna naprzód. Nie chce otworzyć oczu. A przed nami mnóstwo niebezpieczeństw. Pomóż je wszystkie ominąć, kierując konikiem tak, by nie wpadł na żadną przeszkodę. Niektóre z nich możesz przeskoczyć, kierując konika na ikonkę strzałki widoczną przed przeszkodą. Uważaj jednak, za każdym razem jak konik się potknie, gubi jedną złotą podkowę. Jeśli stracisz wszystkie cztery, zamiast dojechać do cyrku, wrócimy do domu. Marta ci pomoże, ostrzegając z powietrza o zbliżających się pułapkach. Jeśli będziesz potrzebować pomocy w grze, kliknij na mnie. Jedźmy po środku. Uwaga, przeszkoda po prawej. Jedźmy po środku. Ojej, przeszkoda po lewej. Kieruj się w lewą stronę. Ojej, przeszkoda po lewej. Jedźmy po środku. Ojej, przeszkoda po lewej. Jedźmy po środku. Uwaga, przeskakujemy z lewej strony. Jedźmy po środku. Ojej, przeszkoda po lewej. Jedźmy po środku. Uwaga, przeszkoda po prawej. Aj! Przeszkoda po środku. Uwaga, przeszkoda po prawej. Aj! Przeszkoda po środku. Koniku. Tak nie można. Bardzo się przestraszyliśmy. Przepraszam was, zagalopowałem się. Ojej, patrzcie na to. To cyrk. Jesteśmy na miejscu. Nareszcie. Rymowanie na śniadanie. Ta gra ma dwa poziomy trudności. Możesz wybrać zadanie łatwiejsze albo zmierzyć się z trochę trudniejszym. Gra łatwiejsza. Wodzio także postanowił wystąpić na cyrkowej arenie jako klaun. Niestety, czas przedstawienia się zbliża, a Wodzio nie może zapamiętać zabawnych wierszyków, które przygotował do opowiedzenia publiczności. Posłuchaj wierszyka, a następnie spośród wyrazów na tabliczkach wybierz ten, który utworzy rym w wierszyku. Nad głową Bodzia wyświetli się podpowiedź. Jeśli zapomnisz, jak brzmiał wierszyk, kliknij na Bodzia, a on go powtórzy. Nie czekajmy, zaczynajmy
Jeśli będziesz potrzebować pomocy w grze, kliknij na mnie. Bym kogoś nadepnął, Panie Boże, broń, pomyślał do siebie niezbyt zręczny słoń. Słoń, komar, insekt. Słoń, słoń! Właśnie tak! Na sam widok człowieka wielki strach oblezie, gdy frunie mu nad głową skoczek na dywanie, taku, trapezie. Trapezie! Wspaniale! Lwy mogą być najkrwawsze, najmocniejsze słonie, lecz najpiękniej w paradzie wyglądają góry, ptaki, konie. Konie! Wspaniale! Znam bladego mościa, co wsławia się tym, że miny wciąż robi. Z nich znany jest kot. Aktor. Mim. Mim. Znam zwierza, co z własnej rodziny się wygryzł, pojechał do cyrku, cyrkowy to pies, koń, tygrys, tygrys. Udało się. Akrobatę, gdy skacze, coś nad ziemią trzyma. Miałby kłopot nie lada, lecz jest but, kapelusz, trampolina. Trampolina. Udało się. Teraz Bodzio nie powinien mieć kłopotów. Dzięki tobie nauczył się wierszyków wspaniale. Jeśli chcesz zagrać jeszcze raz, kliknij na strzałkę. Jeśli chcesz wyjść do krainy, kliknij na drogowskaz. Wróć do krainy. Chorągiewki i światełka. Ta gra ma dwa poziomy trudności. Możesz wybrać zadanie łatwiejsze albo zmierzyć się z trochę trudniejszym. Gra łatwiejsza. Dyrektor cyrku poprosił nas o pomoc w rozstawianiu cyrkowego miasteczka. Mamy zająć się ozdobami, które przyciągną oglądających na wieczorne przedstawienie. Od ostatniego pokazu część ozdób się pogubiła i teraz je trzeba uzupełnić. Przyjrzyj się dokładnie kolejności elementów rozwieszonych na linie. Uzupełnij braki, przeciągając na nie pasujące ozdoby, tak aby zachować powtarzający się ciąg ozdób. Jeśli masz kłopoty, kliknij na ptaszka, a podpowie ci, jaka jest właściwa kolejność elementów. Do dzieła! Jeśli będziesz potrzebować pomocy w grze, kliknij na mnie. Teraz zajmijmy się chorągiewkami. Udało się! Uzupełnijmy kolejną ozdobę. Uzupełnijmy żaróweczki. Brawo! Pora na kolejną ozdobę. Czas na chorągiewki. Udało się! Uzupełnijmy kolejną ozdobę. Ponownie czas na żaróweczki.
się! Uzupełnijmy kolejną ozdobę. Czas na chorągiewki! Wszystkie elementy pasują. Gdy ptaszek zdejmie klamerki, zajmiemy się kolejną liną z ozdobami. Znowu żaróweczki. Brawo! Wszystkie ozdoby naprawione. Teraz możemy ozdobić nimi cyrk. Brawo. Znakomicie sobie poradziłeś! Zobacz, jak pięknie wygląda teraz cyrkowy namiot! Znakomicie sobie poradziłeś! Ale pięknie wygląda cyrk! Na przedstawienie na pewno przyjdą tłumy! Jeśli chcesz jeszcze raz zagrać w grę, kliknij na strzałkę. Jeśli chcesz wyjść do krainy, kliknij na drogowskaz. Ale pięknie wygląda cyrk! Brawo! Możesz teraz przejść do następnej krainy. Końskie rzędy. W dzisiejszym przedstawieniu, oprócz naszego konika, wystąpią także inne konie. Wszystkie wezmą udział w kolorowym korowodzie. Niestety, nie wszystkie z nich potrafią dobrać właściwe stroje. Aby koniki mogły wystąpić w parze, muszą wyglądać identycznie. Wskazuj za pomocą myszki te elementy w ubiorze konika na dole, które nie pasują do ubioru konika u góry ekranu. Uważaj jednak, jeśli trzykrotnie się pomylisz, koniki się obrażą i będziesz musiał zaczynać od początku. Powodzenia! Jeśli będziesz potrzebować pomocy w grze, kliknij na mnie. Właściwy wybór. Właściwy wybór. Świetnie. Brawo! Pora na kolejną parę. O to chodzi. Świetnie. Super. Brawo. Pora na kolejną parę. Dobra robota. Wspaniale! Brawo! Pora na kolejną parę. Doskonale! Właśnie tak. Świetnie! Brawo! Pora na kolejną parę. O to chodzi! Udało się! Och tak! Brawo! Pora na kolejną parę. Tak ma być. Bardzo dobrze. Udało się.
wszystkie koniki pięknie teraz wyglądają. Mogą wystąpić w korowodzie. Jeśli chcesz wrócić do krainy, kliknij na drogowskaz. Jeśli chcesz bawić się od początku, kliknij na strzałkę. Wróć do krainy. Przejdź do następnej krainy. Wszystko gotowe do przedstawienia. Ojej, ale się denerwuję. Chyba nie bardziej ode mnie. Już idą pierwsi widzowie. Wszyscy uśmiechnięci. Spójrzcie na to. Z plakatu zapowiadającego występ naszego konika gdzieś pouciekały literki. Nikt nie będzie go mógł przeczytać. Ojej, poszukajcie ich, proszę. Gwóźdź programu. O, straszna bieda. O, literki z plakatu konika pouciekały aż pod sam sufit. Musimy je wszystkie złapać. Marta pomaga dyrektorowi cyrku zapraszać widzów na przedstawienie. Musimy więc posłużyć się trampoliną. O, steruj moją postacią za pomocą myszki tak, aby zebrać pojawiające się u góry. Więcej niż 3 razy od trampoliny, zanim złapiesz literkę, inaczej ucieknie ona w inne miejsce. Kiedy już złapiesz wszystkie literki, będziemy mogli poukładać je na plakacie. Do dzieła! Jeśli będziesz potrzebować pomocy w grze, kliknij na mnie. Wspaniale! Świetnie! Udało się! Super! Właśnie tak! Świetnie! Wspaniale! Wszystkie literki zebrane! Teraz możemy poukładać je na plakacie! Przeciągaj literki w puste miejsca w wyrazach tak, by je uzupełnić. Pośpieszmy się jednak! Niedługo przedstawienie, a plakat nie gotowy. Do roboty! Jeśli będziesz potrzebować pomocy w grze, kliknij na mnie. O! Konik! Brawo! I konik! Tak, tak, tak. Tylko i ty. I tak być powinno! Tylko... Super! Konik! Tylko dzisiaj. O! Super! Pokaz. Właśnie tak. Niewłaściwy wybór. Cyrkowo. Doskonale. Cyrkowej. O to chodzi. Ty.
właśnie tak. Oni tylko dzisiaj. Pokaz cyrkowej jazdy. Super! Plakat gotowy. Zanieśmy go z powrotem przed cyrkiem i chodźmy na przedstawienie. Wróć do krainy. Bilety za monety. Ta gra ma dwa poziomy trudności. Możesz wybrać zadanie łatwiejsze albo zmierzyć się z trochę trudniejszym. Gra łatwiejsza. Tyle ludzi przyszło na przedstawienie, że kasy nie nadążają sprzedawać biletów. Dyrektor poprosił o pomoc Paulinkę. Pomóż jej odliczać należność za bilety, bo sama nie da sobie rady. Słuchaj uważnie, ile kosztuje bilet i przeciągaj odpowiednią ilość monet do skrzyneczki. Do dzieła! Jeśli będziesz potrzebować pomocy w grze, kliknij na mnie. Proszę bilet za 3 złote dla mnie i za 3 złote dla brata, to razem 6 złotych. 1 złoty. 2 złote. 3 złote. 4 złote. 5 złotych. 6 złotych. I tak być powinno. Proszę bilet za 5 złotych. 1 złoty. 2 złote. 3 złote. 4 złote. 5 złotych. Wspaniale! Proszę bilet za 3 złote. 1 złoty. 2 złote. 3 złote. Tak ma być. Poproszę bilet za 5 złotych dla mnie, za 3 złote dla wnuczki i za 1 złoty dla pieska. To razem 9 złotych. 1 złoty. 2 złote. 3 złote. 4 złote. 5 złotych. 6 złotych. 7 złotych. 8 złotych. 9 złotych. O to chodzi. Poproszę bilet za 5 złotych dla mnie i za 5 złotych dla babci. To razem 10 złotych. 1 złoty. 2 złote. 3 złote. 4 złote. 5 złotych. 6 złotych. 7 złotych. 8 złotych. 9 złotych. 10 złotych. Tak ma być. Wszystkie bilety sprzedane! Teraz możemy rozpocząć przedstawienie. Jeśli chcesz wyjść na ekran krainy, kliknij na drogowskaz. Jeśli chcesz zagrać jeszcze raz, kliknij na strzałkę. Wróć do krainy. Marzenie konika. Nadszedł czas na finałowy występ. Paulinka, Bodzio, Antoni i Kajtek biorą udział w pokazie konika. Razem utworzą żywą piramidę na jego grzbiecie. Bardzo trudno im jednak zachować równowagę, dlatego musisz im pomóc. Klikaj na ikonki strzałek, które pojawiają się obok postaci, gdy te tracą równowagę. Nie zapomnij o tym, że konik musi odpowiednio szybko się poruszać. Klikaj na plus lub na minus, tak by wskaźnik prędkości znajdował się dokładnie po środku skali. Trzymam kciuki! Jeśli będziesz potrzebować pomocy w grze, kliknij na mnie!
przyspiesz. Udało się. Było super. Tak, wszyscy byli zachwyceni. Byłeś wspaniały, koniku. Dziękuję wam wszystkim. Moje marzenie się spełniło. Wiecie co? Ja tu zostanę. Spodobało mi się cyrkowe życie. Ale my musimy wracać do domu. Zrobiło się późno. Odwiozę was do domu, a potem tu wrócę. Ojej. Będzie nam smutno bez ciebie. Nie martwcie się, kiedy będziecie chcieli mnie zobaczyć. Padnijcie na występ. Wystarczy tylko użyć wyobraźni. To już koniec przygody. Konik spełnił swoje marzenie. Niedługo spotkamy się znów w kolejnej części z serii Pluszaki Rozrabiaki.